wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba, płakać za grzechy człowiecze potrzeba. Ach, ach, na krzyżu umiera Jezus, oczy swe zawiera. Ach, ach, na krzyżu umiera Jezus, oczy swe zawiera. Najświętsze członki i wszystko ciało okrutnie zbite na krzyżu wisiało. Ach, ach, dla ciebie człowiecze z boku krew Jezusa ciecze. Ach, ach, dla ciebie człowiecze z boku krew Jezusa ciecze. Ostrą koroną skronie zranione, język zapiekły i usta spragnione. Ach, ach, dla mojej swawoli Jezus umiera i boli. Ach, ach, dla mojej swawoli Jezus umiera i boli. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Twoja droga krzyżowa, która rozpoczęła się w Nazarecie, a zakończyła na Golgocie, droga krzyżowa spełnia się także w moim życiu, w moim domu. Krzyż Twój był świadkiem Twego sądu, upadków, krzyżowania, umierania, ciszy grobu i zmartwychwstania, powstania. Krzyż jest również moim udziałem, a wszystko to dokonuje się w czterech ścianach mojego mieszkania, pod moim dachem. Krzyż Twój, Panie, zawsze był obecny w moim życiu. Twoje cierpienia były i moim udziałem. Dziś pragnę, Panie, ucałować i ofiarować Tobie wszystkie te cierpienia, krzywdy, boleści i trudy, przez jakie mnie przeprowadziłeś, i prosić Cię, pobłogosław mi, Panie, na drogę mego krzyża. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ile razy grzeszyłem, ile razy osądzałem surowo domowników, tyle razy wydawałem Ciebie na śmierć. Ojciec, który wyrzucił z domu córkę, syn, który umieścił matkę w komórce po węglu, mąż alkoholik, który skazał swoją rodzinę na śmierć i powolne wraz z nim umieranie. Ileż bólu zadałem Ci, Boże, przez własne grzechy.
Związałem Cię, biczowałem, koronowałem cierniem, wyszydzałem i skazywałem na śmierć. Przebacz, Panie, przebacz ludowi Twojemu. O Chryste, pobłogosław nasze krzyże i domy nasze. Niech nie będą miejscem sądów i wyroków niesprawiedliwych, byśmy w pokoju znosili krzywdzące sądy i złe słowa od najbliższych, od domowników. Amen. Który za nas cierpiał rany, nad nami. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ty ponosisz ciężar moich grzechów na swoim grzbiecie, a ja tak się waham i lękam wyręczyć w pracy matkę, ojca, męża lub żonę. Dałeś za mnie swoje życie, poświęciłeś się w ofierze za mnie. Nie musiałeś, nie powinieneś, nie należało mi się, a jednak Ty chciałeś. Wziąłeś ciężar mojego całego życia, przecierpiałeś wszystko, co boli. O Chryste, pobłogosław nasze rodziny, naszych domowników. Pobłogosław oczy wszystkich z rodziny, aby widzieli trudy i ciężkie prace innych domowników. Pobłogosław ich ręce i nogi, aby chętnie biegły i wyręczały drugich w pracach cięższych i mozolniejszych. Pobłogosław ich uszy, aby cierpliwie wysłuchiwały cudzych boleści i skarg. Pobłogosław ich usta, aby umiały pocieszać i krzepić dobrym słowem. Przez Chrystusa, Pana naszego, który za nas cierpiał rany, Pan Jezus pierwszy raz upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ile razy upadałem w grzech przez męża lub żonę, ojca lub matkę, syna lub córkę, dziadków. Ileż to razy przyczyną mych upadków stali się moi domownicy. Ojciec, który nauczył syna pić wódkę, wujek, który przyniósł kasety pornograficzne, brat, który nauczył kląć lub podkradać pieniądze. Za każdym grzechem umierała we mnie radość i chęć do życia, dobry sen i chęć do ofiarności. Za każdym razem konałeś, Chryste, we mnie. Mówiłeś jednak: nie możesz tak żyć, powstań, spójrz na krzyż. Pan Jezu ukrzyżowany, spraw, aby każde spojrzenie na Twój krzyż wlewało we mnie siłę, gdyż wszystko w życiu to nic wobec tak wielkiej miłości. A ilekroć ktoś z członków mojej rodziny upadnie w grzech lub nałóg, niech wyjdzie z tego krzyża moc Twoja i uzdrowi jego duszę, napełni ją skruchą, przebaczeniem i siłą do powstania, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka się ze swoją matką. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie,
żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Można być tak samotnym w swoich cierpieniach pośród tłumu domowników, jak Ty, Chryste, byłeś zapomnianym na kalwaryjskiej drodze. Tylko Matka rozumiała Twój ból, tylko ona współcierpiała z Tobą. Nie lękaj się, Synku. Twoja Matka idzie z Tobą i cierpi z Tobą. Nikt nie zrozumie boleści Matki odrzuconej przez dorastające dzieci. Nikt nie pojmie bólu Ojca osamotnionego w trosce o rodzinę. Nikt nie przeniknie łez i samotnych boleści niekochanych dzieci. Tylko Ty, Jezu, tylko Ty, Maryjo. Pobłogosław, Chryste, drogi boleści i smutku naszych mężów i żon, naszych synów i córek, naszych dziadków i babć. Niech nie czują się samotni. Niech Twoja Matka będzie z nimi. Nie pozwól mi zwątpić lub załamać się. Potrzymaj ich w drodze krzyżowej. Któryś za nas cierpiał rany, stacja piąta. Szymon z Cyreny pomaga w dźwiganiu krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Boże, dziękuję Ci za Kościół, spowiedników, kapłanów, którzy są dla mnie Szymonem. A ponad wszystko dziękuję Ci za Jezusa, który pomaga mi nieść mój krzyż codziennego życia i obowiązków. Dziękuję Ci za moich najbliższych w domu, za tych spośród nich, którzy w chwilach cierpień moich i trudów okazali się Szymonami. Pomagali mi współczuciem i miłością, nawet ze szkodą dla siebie. Popatrz na krzyż. Wszechmogący Boże, przez łaskę krzyża Twojego Syna, zawieszonego w mym domu, spraw, aby w godzinie cierpienia jednego z członków mojej rodziny pozostali przyszli mu z pomocą. Oddal od mojej rodziny egoizm i pijaństwo, myślenie o sobie, lenistwo. Niech precz uciekają od rodziny naszej wszelkie złe duchy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Pana Jezusa. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Moja Matka przygarnęła mnie, gdy porzucił mnie mąż. Ona jedna nie potępiła, nie wyrzuciła mnie. Powiedziała kobieta zdradzona przez męża, pozostawiona z trójką dzieci. Pocieszyć w smutku, pomóc w nieszczęściu, odwiedzić w chorobie, pomodlić się, porozmawiać, życzliwie spojrzeć, uśmiechnąć się, to okazać się Weroniką. Daj nam, Chryste, abyśmy przez wzgląd na Twój krzyż zawieszony w domu naszym nie pluli na siebie, nie chodzili obojętnie koło siebie, nie przeklinali, lecz błogosławili siebie. Nie krzyczeli ani poniżali, ale ocierali twarz sobie wzajemnie przez dobre słowa, przez dobry czyn i modlitwę. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, zmiłuj się nad
Stacja siódma. Pan Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nigdy, Jezu, grzech nie był dla mnie słodki. Jakże bolała dusza, gdy po raz drugi w te same upadałem grzechy. Upadałem, to prawda, ale powstanę i wytrwam, bo Ty mi, Chryste, pomożesz. Niech obecność Twego krzyża podniesie każdego z członków mojej rodziny z powtórnych upadków. Amen. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Pan Jezus poucza płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ileż matczynych łez, ileż łez żon i kobiet wylanych nad drogami mężczyzn, mężów i ojców z baru, sklepu, pijalni, piwa do domu. Ileż smutku, bólu i łez kobiet skrzywdzonych, wykorzystanych, porzuconych, zmuszonych do aborcji, współżycia, antykoncepcji. Oddaj nam, Chryste, byśmy patrząc na Twój krzyż opamiętali się, by w naszym domu nie płynęły łzy krzyżowanych dzieci, żon, matek, ojców, mężów. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja dziewiąta. Pan Jezus po raz trzeci upada pod ciężarem krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Nie po to upadałeś, nie po to umierałeś na krzyżu, Chryste, abym ja nadal grzeszył. To moje grzechy pozbawiły mnie spokoju, radości i dobrobytu. Czy jest coś gorszego niż nauk ciągłego powracania do tych samych win? Oddaj nam, Chryste, aby krzyż Twój odpędzał złego ducha od naszej rodziny. Niech rozerwie moc Twego krzyża kajdany wszelkiego zła, niewoli, wszelkiego grzechu. Amen. Który za nas cierpiał rany, Stacja dziesiąta. Pan Jezus szat obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ileż razy obrażałem Ciebie, ileż razy poniewierałem Twój krzyż, dopuszczając się w domu, gdzie on był zawieszony, grzechów nieczystych, filmy, czasopisma, kasety, pragnienia i czyny, które odzierają Cię z szat, poniżają i wyśmiewają. A przecież Ty cierpiałeś w ciele, aby moje ciało było świątynią Ducha Świętego. Niech przez moc Twego zwycięskiego krzyża zniknie wszelka nieczystość i chciwość z naszych domów. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka rozkazuję Ci wszelki duchu nieczysty, duchu buntu, chciwości i niewiary. Idź precz od tych sług i służebnic Boga żywego. Idź precz z tej parafii pod stopy Chrystusa Zmartwychwstałego i nie wracaj do nich więcej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Panie Jezus przybity do krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Przez Twoją ofiarę żywą, świętą, Chryste, daj nam wierne żony, wiernych mężów, daj nam posłuszne dzieci. Niech życiem swoim zasłużymy na dar świętości. Niech Twój krzyż doda otuchy, pocieszy i umocni, gdy ciężko będzie wytrwać, miłować, przebaczać po tysiąckroć razy. A gdy nadejdzie chwila zgonu, niech umocni nadzieja życia, niech umocni nadzieję życia wiecznego i ocali od ognia piekielnego. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. Stacja 12. Pan Jezus na krzyżu umiera. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Ty umarłeś, Chryste, za mnie, abym ja mógł żyć na wieki. Przez moc Twego zwycięskiego krzyża niech umrę dla siebie, aby żyć dla Ciebie. Niech umrę dla grzechu, by żyć w Twojej łasce. Niech umrze we mnie pycha, hardość, nienawiść i nieczystość. Niech żyję dla Ciebie w cierpliwości, pokoju i miłości. Dziękuję Ci, Chryste, za Twoją krew, która mnie obmywa. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 13. Ciało Pana Jezusa zdjęte z krzyża. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Tęsknię do tego dnia, kiedy będę mógł odejść i odpocząć w Tobie, Boże. Niech dusza odpocznie w niebie, a ciało w grobie. Niech mi będzie dane umrzeć pojednanym z Tobą. Niech Twój krzyż mnie pożegna i niech stanie na moim grobie. Świadek niemy mych trudów i walk niech będzie mi bramą. Któryś za nas cierpiał rany, Stacja 14. Złożenie Pana Jezusa do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Niech spocznę w rękach Twoich, Maryjo, jak w cichym grobie, i niech już nie wracam do krzyża grzechu i grobu piekła. Módl się za mną, Maryjo, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.
który za nas cierpiał rany. Boże Ojcze, który wszystko możesz, wszystko widzisz, sądzisz sprawiedliwie i okazujesz miłosierdzie, spójrz na nas, na nasze krzyże i ześlij swoje błogosławieństwo. Niech domy i mieszkania nasze, serca, dusze i ciała domowników naszych, wolne od napięć, udręczeń i prześladowań złego ducha. Niech nie dosięgnie ich nieszczęście utraty łaski uświęcającej. Niech zwycięski krzyż Twego Syna oddala zarazy, uzdrawia choroby, napełnia przebaczeniem i umacnia wiarę. Spraw, aby każdy, kto nań spojrzy z wiarą i ucałuje z miłością, otrzymał w smutku pocieszenie, grzechu odpuszczenie, zdrowie w chorobie, światło w wątpliwościach, a w niebezpieczeństwach wybawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Trwając jeszcze w ciszy przed mszą świętą, możemy zyskać odpust zupełny. Jeżeli przyjmiemy Jezusa w Komunii Świętej, jeżeli odmówimy modlitwy w intencji Ojca Świętego, wyrzekniemy się wszelkiego zła, wszelkiego grzechu, jeżeli ofiarujemy to za siebie bądź za kogoś zmarłego. A więc wykorzystajmy ten czas i tę możliwość, aby teraz to uczynić.